Jarosława Kardynała. Byliśmy w kwietniu. Na pewno nasi widzowie, internauci, czytelnicy pamiętają artykuł o bizonie z kabiną John Deere'a. I wtedy pan, panie Jarku, mówił, że spokojnie pan do żniw skończy tą robotę, a wyglądało to rzeczywiście, no powiem tak, no, te prace były bardzo skomplikowane. No i co, zaprosił pan na żniwa i jesteśmy. I kombajn kosi. Dokładnie, kosi. Wszystko pracuje tak jak trzeba, bez żadnych, obyło się bez żadnych komplikacji, żadnych dziwnych zdarzeń, nie? No tak. Po takich przeróbkach. Przypomnijmy tylko tak, kabina jest z sieczkarni samojezdnej John Deere'a, ale to, no tak jak już tam pisaliśmy, mówiliśmy, to wierzchołek góry lodowej, bo to pociągnęło cały szereg zmian, przede wszystkim związanych ze sterowaniem. Tak jak tutaj teraz można zobaczyć, tutaj kosimy owiec i obsługa tutaj jakby no, pełne wszystkie funkcje z joysticka, tak? Tak, tu jest wszystko z joysticka, tak. Wcześniej mówiłem, włączanie wszystkiego, wyłączanie jest na guziki, ustawianie wiatrów, klepiska, mocarni. Wszystko jest przyciskami tutaj, włączanie ziarna, wysypywanie, no tak, tak jak po prostu w nowych kombajnach tak, dzisiaj. W nowoczesnym kombajnie, tak. Słupek boczny i tam od dołu 696,8 to pokazuje obroty wiatru. No, tak, to jest wiatr. Tu jest mocarnia i silnik. Mocarnia, silnik i wskazania temperatury. Ładowanie, temperatura, tak jest. Kombaj. Klimatyzacja. Działa nam tu bardzo fajnie. No potwierdzam no. I rzeczywiście jest fajnie, bo jest siedzenie dla pasażera, pod siedzeniem lodówka, tak? Tak, tak jest i wszystko działa po prostu. No nie wszystko jest. Działa. Tak. Co takiego było? Może coś wymagało jednak jakichś poprawek po złożeniu tego wszystkiego w całość? To znaczy nie było tu, że jako takich do tych przeróbek, co ja robiłem, nic, generalnie nic nie poprawiałem. Tam miałem z pompą hydrauliczną letki problem. Właśnie teraz można tylko przerwę zobaczyć, jak hydrostat, jak się steruje, joystick przód, tył. Elegancko, fajnie to płynnie rusza. No, także no, tak jak mówię, to co przerobiałem, wszystko chodziło. Jedynie miałem taką awarię, zjechałem z drogi i zakucia z hydrostatu wyrwało węża, bo po prostu były stare końcówki. Aha. No i jedynie tyle, no, wylało się 15 litrów oleju, zakulimy z powrotem węża. No i ile kombajn przepracował godzin w tym sezonie? W tym sezonie no chodzi dokładnie, no tak dokładnie to nie powiem, ale no około 80 godzin. Około 80 godzin. Tak, tak. No to już jest można powiedzieć, że już zdanie można sobie wyrobić, już się sprawdził i jakieś ewentualne wady, poprawki już wyszły, prawda? Tak, dokładnie. Super, to co pan wspomniał z kołem kierownicy, ta przeróbka układu kierowniczego, steruje się delikatnie, kombajn tak nie myszkuje. No, po drodze bardzo fajnie się prowadzi, bo no nie dokładnie jak pan mówi, nie myszkuje. Tu jesteśmy we wsi, akurat tak ostatnie dni żniw nam się udało zgrać, przyjechać. Pszenicę kosił pan, jęczmienie, inne zboże, tak? Tak, wszystko. Drobno nasienne też, rozmaite rzeczy. A jak maszyna się sprawuje, jeśli chodzi o takie wysokie plony pszenicy? Bo wspominał pan, że kosił pan taką plonującą nawet do 10 ton. Tak, no to znaczy powiem tak, ten kombaj rekord, jak jest dobry rekord, jak mierzyłem czas, po prostu zbiornik, ile jest pełny zbiornik, 18 minut, no to tam będzie około 2-2,5 tony, może tak, coś więcej.
No to z moich wyliczeń, że no, przez godzinę pracy bez wysypywania powinien te 8 ton przez siebie przepuścić. Aha. Pszenicy. No. Tak, gdzieś sprawdzone po prostu i to jest chyba już maks tego, co można rekordem po prostu wycisnąć z tego. Patrzę tu z góry, tutaj to jest... A to jest od sieczkarni pokrętła. Od sieczkarni to tak. Nie? Tam przyciski świateł. Tak, to. Okej. Okay. Słupek boczny. Spróbujemy jeszcze załóżnić. O właśnie, tutaj cały panel. Hydrostat jest dwustopniowy? Trzy biegi. Tak, to. Trzy biegi. Jeździmy na trójce, tak jakby. Jedynka wyrzucona, teraz musimy na trójce. Jasne. No, w porównaniu też do oryginalnej kabiny, to jest tutaj no, dosyć cicho. Nie, no, bardzo fajna, tu jest szyba. Kurz nie przylega. To mnie pozytywnie bardzo zaskoczyło, bo w tamtej starej kabinie trzeba było ze szmatą latać co dwie godziny. No i co, tutaj przeróbka z tyłu, bo zbiornik ma okienko. Tak, to. Z tyłu w kabinie jest szyba, jest okno. Widać, widać doskonale. Czy trzeba coś poprawić przede wszystkim, nie? Jeśli chodzi o parametry pracy, czy mocarni, czy układu czyszczącego. No super. No i tak jak można zauważyć, wszędzie klimatyzacja działa doskonale. Jest szczelnie, bo jest po prostu czysto w kabinie. Tak. Nie, no bardzo to nawet nie ma o czym przyrównywać polską kabinę do zachodniego kombajnu. A poza tym, no, ja do rekorda nie mam, nie powiem bardzo złych słów, bo to są dobre kombajny po mojemu. Jeździłem i klasem jeżeli jest niedobry, coś tam jest nie tego kombajn, no to wiadomo, że to nie będzie chodziło. Czy to zachodnie, czy to krajowe, to... Dokładnie. No cóż, powiedzmy szczerze, tak jak pana kombajn, to tak ten Bizon mógłby dzisiaj wyglądać, kurczę, jakby był produkowany do tej pory. Nie byłoby na pewno wstydu. No nie byłoby. Super. To ja, wie pan, ja po prostu dlatego to zrobiłem, bo nie będę wymieniał żadnych kombajnów przede wszystkim, bo u mnie jest, jak to powiedzieć, gospodarka w stanie upadłości, ponieważ nikt tu nie zostanie u mnie. Mam syna, pracuje w IT, w branży komputerowej, tam oprogramowanie pisze. No i on tu po prostu nie będzie po prostu, tak jak mówię, nie będzie. Nie będzie rolnikiem. Rolnikiem, dokładnie. Aha, no myślę, wie pan, że dużo jest też gospodarstw w takiej sytuacji. No i właśnie to jest ten dylemat, no, gdzie nie opłaca się kupować nowej czy jakiejś nowoczesnej, drogiej maszyny. No, trzeba mieć jeszcze pomysł i talent, żeby to przerobić. No, dokładnie. Dobrze. Roboty jest bardzo dużo, bo naprawdę opracowałem się przy tym. No ale jest i tyle zrobione. Tak. Przypomnijmy tylko z takich głównych przeróbek tutaj w kombajnie. To jest hydrostat, jest ta kabina z pełnym sterowaniem elektrycznym, jest układ chłodzący też przerobiony. Tak. Co jeszcze takiego można powiedzieć? Przerobionych rzeczy, dodanych? No Jezus. No, układ kierowniczy, tam jest siłownik przerobiony, motowidła jak widzicie. Są przerobione. No właśnie. A czemu ta zmiana w motowidłach? A to już robiłem wcześniej. Bo wie pan, denerwowało mnie, bo urywały się te druty się urywały, wpadywałem mi w sieczkarnię. One gdzieś nie wiem, czy stare były, czy. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale psuły mi noże. No i tu przerobiłem to od zgrabiarki. Bardzo fajne. Ani jeden mi się nie urwał. Przede wszystkim lżejsze się zrobiło, nie ma tych blach. No i tam oczywiście widać przeróbka też napęd
hydrauliczny, motowidła? Nie, nie, to miały, rekordy miały. A, to jest tak, faktycznie. Miały. Starsze modele miały. Faktycznie. No, ale to pracuje, ja na to nie narzekam. Jasne. Wszystko chodzi. No siłownik, trzeci siłownik jest dodany do headeru. Podajnik jest przedłużony o 45 cm. Jeśli chodzi o wysyp ziarna, tutaj nic nie było zmieniane. Nie, nie, nie. Nie. To nie znaczy też mam taki plan coś tam przerobić, bo tu jest niekiedy problem z ruszeniem, żeby ruszyła rura przy przykładowo wyce, jak się mówi. I takie miałem plan, takie zastawki, jak już jest siłownik tam hydraulika, po prostu żeby się zamknęło, żeby zamknęło w zbiorniku te szczeliny, a później po prostu jak się będzie wysypywać, żeby się otwarło, żeby ślimak se lekko ruszył. Tak, żeby sobie na luzie ruszył i... A później otwarły się te klapki. No właśnie chciałem o to spytać, takie ostatnie może tutaj pytanie. Co w planie dalej, jeśli chodzi o ten kontakt? Znaczy, no chciałem, no nie wiem, czy mi się będzie to chciało, czy nie. No chciałem rurę od BS-a założyć dłuższą. Dłuższą? I tylną oś od BS-a, tak samo takie plany mama. Czy to zrealizuje to? Bo tak patrzę, jak pan tutaj jedzie, kieruje, no to jeszcze dużo tego ruchu jest przy kierownicy, więc może jakieś automatyczne prowadzenie? Nie, pojeździć sobie trzeba też, nie? Pokręcić tak kierownicę. Tak jest, poczuć to jednak. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. No to Adam, jeszcze wam pokażę, bo tu dylemat jest straszny ze skraplaczem do klimatyzacji, ale bardzo prosto to rozwiązałem, także jak ktoś sobie będzie chciał to przerobić, to ja to pokażę po prostu. Tak jest, no zaraz zobaczymy jeszcze. A tymczasem dziękuję. Tu jak widać już pole się kończy, ale będzie przejazd na kolejny. Dzięki jeszcze raz. No okej. Okay. Tak wygląda chodnica zamontowana tam, ten skraplacz w tym kombajnie. Jest po prostu wypalone plazmą, radiatory powypalane. Ona jest blisko tamtej chodnicy, bardzo blisko, a tam jest bardzo duży ciąg, także że to bardzo fajnie to chodzi, bo to już chodzi, bo ta klimatyzacja chodzi dużo godzin i działa cały czas. Tutaj nagwintowane, ucięte, nagwintowane 12 nyple na kleju powkręcane hydrauliczne. I poskręcane i to chodzi. Chodzi to fajnie. Tak, jeszcze powiem wam, żebyście czasem takiej chodnicy nie kupowali ze złomu, bo ze złomu są w autach po soli i one się będą rozlatywać. Lepiej sobie kupić nowo. Ona nie jest droga, taka chodnica, około 150 zł. Kosztuje. Po prostu tutaj problem z tą chłodnicą, która była od auta, był taki, że... Zatyka się. Po prostu jest tutaj za gęsta, nieprzystosowana na takie warunki. Tak, są chłodnice do kombajnu, kupi. No, że są duże, mi zależało, żeby to było małe, bo tam nie ma gdzie wcisnąć. Są duże te chłodnice i drogie, bo dochodzą do 2000 tak do kombajnu, żeby kurz przez nią przelatywał, nie? No. Ale można zrobić to. Można to zrobić. I tu plazmą, tak? Tak, plazmą. To wycinałem plazmą. Tę akurat uszkodziłem. No bo tak uczyłem się, nie wiedziałem jak to zrobić. Ale już tamta po prostu pracuje w kombajnie.